A ten? Nie dorównuję ci. Co to za gust? Ty jesteś klasyczną pięknością w typie Brooke Shields. Nie musisz tego robić. Czego? Udawać przyjaciółki. Najbardziej na świecie nie znoszę obłudy. Żartujesz? Znamy się od 6 lat. Moje imię znasz od 3. Daj spokój, zależy mi na tobie. Naprawdę. Jeżeli tego nie zauważasz, to musi być moja wina. Podziwiam twoją pracowitość, twoją dbałość o higienę. Uważam, że jesteś miła, mądra... I spięta. No, trochę. I za to właśnie się nienawidzę. Charlie musiał sobie znaleźć jakąś inną, żeby pojechać do Rzymu. Nikt nigdy nie prosił mnie o zrobienie wspólnego tatuażu. Czasami bycie w mojej głowie jest tak okropne, że mam ochotę się rozpłakać. To wyjdź z niej na chwilę. Ile miałaś lat? 14. O Boże, kto to był? Twój kuzyn? Mój chłopak, Jared. Byliśmy ze sobą od roku. Miałaś 14 lat? Tak, i wszystko zaplanowałam. Przykryłam łóżko ręcznikiem, rozstawiłam świece w domku nad jeziorem. I potem... Bardzo długo nie chciałam tego powtarzać. A ty ile miałaś lat? 17. Zrobiłaś to później niż ja? Tak. Przez długi czas nie rosły mi piersi. Bez nich seks jest trochę dziwny. Ty to zamówiłaś? Nie. To od gościa w marynarce. Świetnie. O nie, nic z tego. Dlatego bardzo dużo podróżuję. Szczególnie po Bliskim Wschodzie. Na studiach byłam na zajęciach z kultury Bliskiego Wschodu. To było fascynujące. O tak. Ukończyłam stosunki międzynarodowe. Świetnie. O, prawie. Wspaniały wieczór. Co za przyjemność wypić drinka z Jenną i Marni. Piękne imiona. Dzięki. Dziękujemy za uregulowanie rachunku. Ach tak, nie ma sprawy. Słuchajcie, mam propozycję. Mieszkam parę domów stąd. Wprowadziłem się w zeszłym tygodniu. Nie znam tu nikogo. I mam w domu butelkę absolutnie genialnego czerwonego wina. Specjalnie na deszczowy dzień. Albo deszczową noc. Dokładnie. Deszczową noc. Ale dziś deszcz nie pada. Cieszymy się, że możemy powitać się w naszej dzielnicy. Wielkie dzięki. Nie wiem jak ty, Jessa, ale ja mam ochotę zrobić coś niefajnego. Ja wolę robić fajne rzeczy. Z niej jest prawdziwa petarda. Chętnie pójdziemy. Świetnie, załatwione. Pójdę do toalety i zmykamy. Jest uroczy. Czyżby? Ma twarz jak tekturowe pudło, idealnie płaską. Nieprawda, jest przystojny, ma ciekawą pracę. Dla ciebie to brzmi jak odkrywca, ale to tylko kapitalista. Podoba mi się. Drink mi smakował. I lubię ciebie, Jesso. Robię to od 4 miesięcy. Ten kawałek nazwałem Lajcik na polu. Thomas John nie chciał, żebyś czuła się skrępowana, sikająca. Wiem, że dziewczyny wstydzą się, kiedy ktoś słyszy, że sikają. Pracuję nad nowym albumem ze składanką mashupów. Mashupów! Zmiksował Steal My Sunshine z nagraniami bawiących się dzieci. Dzieci bawiących się na polu. Po prostu boskie. To tylko hobby, nie twierdzę, że jestem w tym najlepszy. Po prostu się tym bawię. Puszczę wam mój najnowszy kawałek. To leci z dwóch okien iTunesa. Mogę do was dołączyć? Cz-
Ktoś ci mówił, że wyglądasz jak młoda Brooke Shields? Prawdę mówiąc, tak. Dziękuję. Proszę. A ty jak? Julie Christie. Świetne. Bardzo trafne. Kurczę. Jakie to rzadkie znaleźć w jednym miejscu i w jednym czasie tak dwie odmienne piękności. Musimy już iść. Nie. Nie. Bardzo dziękuję. Bez jaj. Masz ręcznik? Bez jaj! A może trochę wody z solą? Jaja sobie kurwa robisz? To jest dywan za 10 tysięcy dolarów! Bardzo kurwa drogi dywan! Lepiej zrób smutniejszą minę, bo powinno ci być bardziej przykro. Przykro mi. Przykro jej. Skoro ci przykro, to postaraj się, żeby to była wyjątkowa noc. Dla nas wszystkich! Dla wszystkich! Nie chcę patrzeć, jak to robicie i trochę się nakręci. Chcę w coś wsadzić po same jaja i wszystko mi jedno w co. I mam dość bycia wykluczonym, kopciuszku. To niesprawiedliwe. Też chcę się bawić, chcę być częścią grupy. To się nigdy nie stanie, Jessa. To się nie może tak skończyć. Nie jestem lesbijką. Chciałam tylko przez chwilę być wolna. Wiecie, jak to jest, gdy człowiek ciężko pracuje? Nie. Opowiedz nam. Żyje pod wielką presją. Całe życie go nie sukces. Tatuś nie kupił mi tego mieszkania, dywanu. Ani tego nosa. To nie twój nos! Nie urodziłaś się z nim. Natura nie tworzy tak idealnej chrząstki. Kurwa mnie, kiedy wchodzę do knajpy po ciężkim dniu i widzę durne córeczki tatusiu w debilnych kapeluszach! Co wy kurwa robicie w takich kapeluszach? A potem flirtujecie, całujecie! Słuchacie moich zajebistych kawałków, pijecie moje wspaniałe wino, wylewacie na mój boski dywan i śmiejecie się z tego! Na pewno nie śmiejemy się z twojego dywanu, naprawdę! Ani z ciebie! Ani z twoich maszpów. Maszapów! Wiesz co? Wyliżej